Cześć kochani, jak widzicie na naszym kanale zaszły pewne zmiany. Już od pewnego czasu nie tylko zamieszczamy tutaj relacje z naszych wydarzeń i eventów, ale gdzieś tutaj coś więcej. I chcemy w tym roku właśnie działać więcej na naszym kanale. Dlatego nagrywamy dzisiaj ten filmik, żeby opowiedzieć trochę o tym, co na naszym kanale się będzie działo i jak to będzie wyglądało wszystko. Przede wszystkim zmieniliśmy nazwę. Do tej pory funkcjonowaliśmy jako GoPomost na YouTubie, gdyż z początku właśnie zamieszczaliśmy filmiki z występów naszych wolontariuszy. Ale no, potrzeby się zmieniają, rozwijamy się i no od jakiegoś czasu właśnie tutaj też inne rzeczy się pojawiają, co nas bardzo cieszy, bo się dużo tutaj u nas dzieje. No i co właśnie będzie na naszym kanale, opowiedzą nasi pracownicy po kolei, może od Oli. Dobrze, co będzie? Będą na pewno relacje z animacji, z różnych wydarzeń, które są organizowane na terenie naszego miasta, ale też z takich akcji, które organizujemy sami. Będą marzycielskie poczty, happeningi, różne wieczory gier, będą interakcje z mieszkańcami, wywiady. Tańce, animacje. Czyli to, co lubicie, czyli tam, gdzie są wolontariusze. Dokładnie. Tam, gdzie jest właśnie ta energia. Zabawa. I to będzie tak. I tutaj Ola to będzie koordynowała. I pamiętajcie, jeżeli animacje, to tylko z Olą. A z Michałem? Będziemy relacjonować pracę naszego biura. Codzienną pracę. Tak, to, co robimy, nasze projekty, działania, to wszystko też wam pokażemy, ale nie tylko. W tym roku będziemy chcieli jeszcze bardziej rozpromować nasze tutaj dwie główne grupy taneczne. To jest GoPomost oraz JoJo Seniorzy. Także jak widzieliście możliwe już na Facebooku, w sobotę no, na GoPomoście była masa ludzi. Do JoJo Seniorów teraz są też nabory, także do końca stycznia można się jeszcze zapisać, a od lutego ruszamy już z takim kolejnym głównym planem do końca tego semestru. No i jutro też włączcie telewizję, bo będzie coś ciekawego, ale o tym to opowiemy już później. Generalnie na YouTubie będzie dużo nowych materiałów, na Facebooku, Instagramie i poniekąd też na Twitterze coś tam zamieszczamy. Natomiast Facebook, Instagram, YouTube to takie trzy nasze główne źródła, gdzie nasze multimedialne informacje będą wstawiane. A właśnie promować nogami i zawracać wam głowy będą wolontariusze. Pod naszą pieczą i tam ich właśnie znajdziecie na naszych akcjach, eventach i różnych festiwalach. Chcemy docierać do nowych miejsc i wykorzystywać do tego właśnie nasze potencjały, a naszym potencjalnym kapitałem są wolontariusze. No właśnie, ale akcje, animacje, nasza praca to nie tylko to, co chcemy wam pokazywać. Chcemy się z wami dzielić wiedzą. Wiedzą merytoryczną, wiedzą rzetelną i tą wiedzę chcemy też zamieszczać na tym kanale, żebyście mieli łatwy i szybki dostęp do tego, do wolontariatu, tak? Będą webinaria, będą różne spotkania z ciekawymi gośćmi. Opowiemy wam o różnych obliczach wolontariatu, dlatego myślę, że warto wchodzić na nasz kanał, oglądać, zaglądać, bo będzie się sporo w tym roku działo. Ale też jesteśmy otwarci na wasze propozycje, dlatego piszcie, komentujcie, co byście chcieli, żeby się tutaj pojawiało, jakich gości chcecie, żebyśmy zapraszali, o czym mamy mówić, jakie klipy, relacje mamy tutaj wam zapodobać. To wszystko chcielibyśmy, żeby się działało z waszym udziałem. Z waszym udziałem aktywnym, czyli właśnie czekamy na sugestie, ale również chcielibyśmy rozwijać nasz kanał, dlatego subskrybujcie go, dawajcie łapki w górę. Też jest to nowością Patronite, czyli... Zgadza się, teraz mamy Patronite'a, czyli taki specjalny portal, za pośrednictwem którego możecie nas wspierać, właśnie subskrybując go za określoną kwotę. I każda kwota, tam jest wypisane jaka kwota,
co Wam też daje jako tym subskrybentom i co my Wam możemy dać w ramach podziękowań. Także wejdźcie na naszego też Facebooka. Tam w postach zamieściliśmy taką informację, albo po prostu na stronę patronite.pl i w wyszukiwarkę wpiszcie Centerko i na pewno tam wyskoczymy. To jest taka pomoc jakby stała bardziej dla nas, co na pewno nam się przyda. I ten kanał będzie mógł dzięki temu też funkcjonować. Zatem wejdźcie sobie też w opis tego dzisiejszego filmiku i tam będzie link. I co? My zbieramy się już do roboty, bo mamy dużo pracy i pracujemy nad nowymi materiałami. Dzisiaj też powstaną nowe, które niedługo już na naszym kanale Centerko. Miło było Was gościć z nami. I co? Do zobaczenia!